Całą trasę naszego rejsu możecie prześledzić, oglądając właśnie tą mapę. Zaczęliśmy w Węgorzewie, dopłynęliśmy do Rucianego Nida i następnie wróciliśmy z powrotem do portu macierzystego w Węgorzewie. Płyniemy dalej kanałem Tałckim. Wejście do kanału Tałckiego możecie zobaczyć w innym moim filmie, link u góry, i zaraz wypłyniemy na jezioro Tałtowisko. Tałtowisko, jezioro położone w gminie Ryn, stanowi część trasy szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Łączy się z jeziorem Kotek oraz jeziorem Tałty. Jezioro Tałtowisko ma wydłużony owalny kształt. Okolica jeziora jest mało zaludniona. Tylko na zachodnim brzegu znajduje się kolonijna zabudowa wsi Skorupki. Szlak wodny biegnie w poprzek akwenu. Wymiar jeziora, powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 310 do 326,9 hektara, długość 4370 metrów, szerokość 1630 metrów. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 116,1 metra nad poziom morza, średnia głębokość jeziora wynosi 14 metrów, natomiast głębokość maksymalna 39,5 metra. Jeziorem Tałtowisko możemy dopłynąć do dwóch innych akwenów, jeziora Kotek poprzez kanał Grunwaldzki oraz jeziora Tałty poprzez kanał Tałcki. Wokół Tałtowiska przeważają grunty rolne. Jest też część zalesiona. Brzegi jeziora są dość wysokie. Czystość wody zaliczana jest do trzeciej klasy. Jest to fajne jezioro. Wielokrotnie tutaj płynąc z północy na południe albo odwrotnie, stawałem, żeby po prostu zobaczyć, popływać i tak dalej. Zdarzyło się też postawić właśnie na tym jeziorze maszt, żeby pożeglować sobie tutaj. Jest port w miejscowości Skorupki. Są też miejsca takie do cumowania na dziko. Każdy, kto co lubi, to sobie tutaj znajdzie. Wystarczy troszkę popłynąć wzdłuż brzegu i tych miejscówek jest całkiem sporo. Tutaj zrobiłem zdjęcia swojego czasu aparatem z najpiękniejszym zachodem słońca w ogóle ever. A tak dokładniej to te przepiękne zdjęcia wykonała moja żona. I wpływamy już do kanału Grunwaldzkiego, zwanego także Leleckim. Stanowi on malownicze połączenie jezior Kotek Wielki i Tałtowisko, tworząc wodny szlak o długości 470 metrów i osiągający głębokość do 1,8 metra. Nad kanałem biegnie most drogowy stanowiący fragment trasy Mikołajki Rym. Spotkamy tutaj także wielu wędkarzy. Często mówi się o nim jako raju dla pasjonatów wędkarstwa. Jest tutaj w sezonie ich bardzo wielu. Większość żeglarzy kojarzy to miejsce z przystanią Zielony Gaj. Jest to zatoczka położona dokładnie nad kanałem i należąca do osady Zielony Lasek. Kanał Grunwaldzki przeszedł niedawno kompleksową metamorfozę. Przeprowadzono szereg istotnych działań. W tym zainstalowano 4 przejścia dla zwierząt w formie opasek z kiszek faszynowych, umocniono i pogłębiono dno kanału, zapewniając wymaganą głębokość 1,6 metra oraz oczyszczono wejścia. Jeszcze niedawno ten kanał był w katastrofalnym stanie. Tak naprawdę te betonowe umocnienia na obu brzegach waliły się, miecz czy ewentualnie płetwa sterowa mogły zahaczyć o to, co spadło już na dno. Także zmiana jest ogromna. Były kiedyś znaki, żeby nie zbliżać się w ogóle do tych barier, do tych betonowych. 12 metrów szerokości, 4,2 metra wysokości do mostu. A na moście miastka Jaskółek. Pięknie. I mamy jezioro Kotek. Nad nami wspomniana wcześniej trasa łącząca Mikołajki z Rynem. Teraz jest zupełnie inaczej, jest dużo miejsca, po prostu czuć taki komfort i nawet można powiedzieć, że spokój ducha, że jeżeli spotkamy, nie wiem, dwie białe floty, śniar, dwie wigry, naraz wejdą do tego kanału, to i tak znajdziemy miejsce dla naszej łódki, dlatego no jest fajnie. Mijamy przystań Zielony Gaj. Jezioro Kotek Wielki wcale nie jest takie wielkie, jest dość muliste i porośnięte szuwarami, to ostoja dla ptactwa wodnego. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 16 do 42 hektarów.
Głębokość maksymalna jeziora to 3,2 metra. Wody jeziora Kotek zaliczane są do trzeciej klasy czystości. Dla żeglarzy jezioro pełni funkcję tranzytową podczas przeprawy pomiędzy północną a południową częścią Mazur lub odwrotnie. Kanał Mieduński, 1920 metrów. Zanurzenie 1,5. Zabronione ruch pod rowami. No i zachowanie szczególnej ostrożności. I wchodzimy już do kanału Mioduńskiego. Prace remontowe na kanale Mioduńskim trwały blisko 2 lata. Obejmowały przebudowę, umocnienie brzegów na odcinku blisko 2 km. Wykonawca realizował je bez zamknięcia szlaku żeglugowego. Akurat o tym to się osobiście przekonałem w czasie jednego z moich wcześniejszych rejsów, kiedy spotkałem te wszystkie koparki, betoniarki, barki, mijanki. No naprawdę na długo zostanie to w mojej pamięci. Działo się wtedy. Prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem, to jest od początku sierpnia 2020 roku do września 2022 roku. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 36 milionów złotych. I przepływamy pod mostem łączącym Zielony Lasek z miejscowością Mioduńskie. W sieci nie znalazłem nigdzie jakiegoś opisu, ile mają wszystkie kanały od wpłynięcia na jeziorze Tałty aż do wypłynięcia na jeziorze Szymoneckim. Także wszedłem szybko z ciekawości na portal mapy.cz, wybrałem narzędzia, następnie pomiar odległości i powierzchni i wyrysowałem całą tą trasę, tak jak płyniemy kanałami poprzez te wszystkie jeziorka po drodze i wyszło mi, że całość ma około 7,5 km. Jest to spory odcinek jak na płynięcie na silniku, wiadomo, że tutaj maszt jest położony, nie ma żeglowania, więc jeżeli mamy jako sternik, mamy z kim się zamienić, to myślę, że w tej sytuacji jest to dobry pomysł, bo jednemu może być trochę długo i trochę nudno. Dopływamy już do jeziora Szymon. Akwen znajduje się na terenie gminy Ryn w dorzeczu Pisy-Narwi. Jego głównym dopływem wodnym jest jezioro Szymoneckie poprzez kanał Szymoński, brzeg wschodni. Od zachodu poprzez kanał Mioduński łączy się z jeziorem Kotek Wielki. Dość płytkie jezioro o kształcie zbliżonym do koła i charakterystyce stawowej. Linia brzegowa w całości porośnięta roślinnością, brzegi muliste. Otoczenie jeziora to pola uprawne i nieużytki. Akwen jest żeglowny, tranzyt nie pływamy na żaglach dzięki kanałom mazurskim. Woda nie należy do najczystszych. Wymiary jeziora. Powierzchnia zwierciadła wody 154 hektara, długość 1850 metrów, szerokość około 1500 metrów, głębokość maksymalna do 2,9 metra i głębokość średnia 1,1 metra, długość linii brzegowej 8,5 km. W odległości 1 km od zbiornika wodnego znajdują się zabudowania wsi Mioduńskie, Matuszek i Szymonka. Na jeziorze w sezonie funkcjonuje bardzo popularna smażalnia ryb. Cumujemy do niej z opuszczonym masztem, jeśli uda nam się trafić na wolne miejsce. Jeżeli chcielibyście zobaczyć fish barkę, czyli tą sławną smażalnię ryb z bliska, to zapraszam Was do obejrzenia innego mojego filmu. Link wskakuje u góry. Dopływamy już do kanału Szymońskiego. Jest to jeden z najdłuższych kanałów żeglugowych na wielkich jeziorach mazurskich. Jego długość to 2,3 km i łączy on dwa jeziora, Szymon i Szymoneckie. I powoli już nasza przygoda z kanałami, przynajmniej tymi najdłuższymi, się kończy. Ostatni zakręt, jeden most i potem już wypływamy na jezioro Szymoneckie, stawiamy maszt i płyniemy dalej jeziorem Jagodnym. Kto pływa na Mazurach od lat, ten wie, że tutaj się zmienia naprawdę wszystko. Jeszcze 20 lat temu to nikt nie myślał o jakichś houseboatach, jakichś wielkich łódkach czy jachtach. Jeżeli w ogóle jakikolwiek czarter udało się trafić, to był to sukces. Teraz się wszystko pozmieniało, jest zupełnie inny świat. Kanał został przebudowany i umocniony na całej swojej długości, czyli niemal na 2,5 km. W ramach prac o wartości 33,5 miliona złotych poprawiono drożność kanału, a także m.in. wyremontowano stanowiska cumownicze dla statków i zbudowano przejścia dla zwierząt.
Patrząc na most widzicie jeden rąb. Oznacza on ruch w obu kierunkach, natomiast gdyby były dwa rąby nad sobą, oznaczałyby ruch tylko w jednym kierunku. Wydaje się to na pierwszy rzut oka wbrew logice. Czy kiedyś zastanawialiście się nad czymś takim? Dajcie znać w komentarzach. Nad nami most oraz trasa 643, która łączy Mikołajki z Wilkasami. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę! Opuszczamy już kanały, pływamy teraz na jezioro Szymoneckie, które nie jest samodzielnym zbiornikiem, stanowi południowo-zachodnią zatokę jeziora Jagodne, jest to akwen o długości 3 km i o powierzchni 480 hektarów. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora znajduje się wieś Szymonka. W środkowej części jezioro zwęża się do 100 metrów. Na północno-wschodnim krańcu akwen wydłuża się, tworząc wąską zatokę długą na około 2 km, znaną jako jezioro Górkło. Brzegi jeziora są bardzo różnorodne, czasem porośnięte i niedostępne, w innym miejscu znowu piękne, z przystaniami i pomostami. Naturalnie, niepostrzeżenie, przepływamy z jeziora Szymoneckiego na jezioro Jagodne. Nie ma tutaj wyraźnej jakiejś granic, jest to jezioro rynnowe, występuje tu wiele głębin i bielizn. Na jeziorze znajdują się aż 4 wyspy, na brzegu akwenu położone są miejscowości. Na brzegu wschodnim Jagodno Małe i Jagodno Wielkie, na brzegu zachodnim Kozin i Prażmowo. Wymiary jeziora. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł informacji wynosi od 872,5 hektara do 942,7 hektara. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,7 metra, natomiast głębokość maksymalna 37,4 metra. Największa głębia na jeziorze znajduje się w pobliżu zachodniego brzegu akwenu, obok miejscowości Prażmowo. Woda w akwenie nie jest oceniana jako najwyższej jakości. Nie włączyliśmy nagrywania na początku jeziora Szymoneckiego bezpośrednio po wyjściu z kanałów. Pewnie przydałoby się kilka więcej klatek, ażeby zamieścić opis jeziora Jagodnego i niepostrzeżenie dopłynęliśmy już do kanału Kula. Jest to najkrótszy kanał na Mazurach, łączy jeziora Jagodne i Boczne, jego długość to zaledwie 110 metrów. Ze względu na fakt, że przebiega tu umowny dział wód pomiędzy dorzeczami Wisły i Pergoły, kanał nazywany jest Równikiem Mazurskim. Brzegi kanału są umocnione kamieniami i zalesione. Przez kanał przechodzi trasa łącząca drogę z Kozin do Bogaczewa. Znajduje się też tutaj pole biwakowe. Napiszcie w komentarzach pod filmem, czy Wam się podobało, co Wam się podobało, co ewentualnie jeszcze jest do poprawy. Wszystkie komentarze czytam, na większość odpowiadam, także zapraszam do kontaktu i to będzie dla mnie takim motywatorem do tworzenia kolejnych odcinków. Oczywiście zostawcie też suba, dzwoneczek i łapkę w górę. Dzięki wielkie za oglądanie, pozdrawiam, do następnego, cześć!